że uda się wyjaśnić zarzuty, jakie pod adresem tej szacownej instytucji kierują jej klienci. Dzisiaj stoją nad przepaścią, a w banku widzą głównego winowajcę. Czy mają rację? O to będziemy pytać w dzisiejszym programie. Przypominam Państwu, że już od teraz działa nasze interaktywne forum internetowe na stronach www.tvp.pl/tylko u nas. Czekamy na sygnały z całej Polski. Pora zaczynać. Zanim zobaczymy reportaż Skrócony kurs bankowości gratis w naszym programie, kiedy chcemy wziąć kredyt, bank oczywiście musi zabezpieczyć pieniądze, które nam daje. I czasem stosuje tak zwane przewłaszczenie, to znaczy my bierzemy pieniądze z banku, a bank staje się właścicielem de facto naszych wartościowych rzeczy. No i ma je do czasu, aż ten kredyt spłacimy. Proszę Państwa, Brodnicki Bank, bo o tym dzisiaj będziemy mówić, to najstarszy bank w Polsce. Co się w nim wydarzyło i jakie zarzuty pod jego adresem padają ze strony rolników i klientów? Zobaczmy. Styczeń, rok 2000. Bank spółdzielczy w Brodnicy udziela 170 tysięcy złotych kredytu spółce Agromlecz, której właścicielem i prezesem jest wtedy Kazimierz Nizborski. By zabezpieczyć kredyt, bank przejmuje na własność urządzenia mleczarni. Lista tych urządzeń dołączona jest do umowy podpisanej zarówno przez bank, jak i Agromlecz. Widnieje na niej 47 maszyn. Problemy zaczynają się, gdy mleczarnia popada w tarapaty finansowe i nie jest w stanie spłacać zaciągniętego w Brodnickim Banku kredytu. Pojawia się wówczas inwestor zainteresowany kupnem mleczarni. Nie może jednak stać się jej właścicielem, zanim nie spłaci bankowi długów spółki. Jest właścicielem 47 maszyn. Inwestycja miała ruszyć pełną parą, a rolnicy zarabiać pieniądze za dostarczane mleko. Do czasu, aż pojawił się pewien dokument, również podpisany przez bank i Agromlecz. Z jego treści wynikało, że bank jest właścicielem 3, a nie 47 maszyn. Nie może zatem sprzedawać maszyn, które do niego nie należą. Jeśli chodzi o konkrety, to nie będę się tu wypowiadał. Powiem tylko, że tych maszyn jest kilkadziesiąt. I co do niektórych maszyn, z tego co wiemy, są zastrzeżenia ze strony innych właścicieli. Obecnym, który przekręca teraz znowu, jak nas przekręcił pan Niezgorski, a teraz pan Mitura przekręca pana Łysika. Znowu z tym, że podkładając mu różne świńskie takie papiery, które naprawdę są niewiarygodne. Tak samo było z nami, jak tak nas przekręcił najpierw Niezgorski, tak samo teraz jest z panem Łysikiem. Takie same machlojenia się należy robić. I on po prostu, pan Łysik teraz znowu tak jest wyrąbany, tak jak myśmy zostali wyrąbani i zostaje też i na wodzie i na lodzie, bez pieniędzy i bez towaru. Ty pan to bezpośrednio urobił umowę z panem Nizgorskim czy z bankiem? O, tu jest takie formalne. Kogo pan kupował konkretnie? Od kogo? Grunty i obiekt od pana Nizgorskiego, natomiast maszyny od banku spółdzielczego w Brodnicy. Dokumentów, które ja tutaj mam, sygnowanych przez przedstawicieli banku, wynika, że bank jest właścicielem kilku maszyn i urządzeń. I są 3 wymienione. Dokumenty w tej sprawie były różne sporządzane i które właściwie dotyczą przewłaszczenia, to są inne sprawy, które będą rozstrzygnięte, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przez kogo będą rozstrzygnięte? No, to już strony rozstrzygną. To będzie tu decydował w tej sprawie. Ja nie będę się wypowiadał konkretnie w sprawie tego załącznika, bo on dotyczy czegoś innego. Innej czynności prawnej w związku z tym. Ale na litość boską, panowie, ja po to tylko przyszedłem, żebym mógł zrozumieć, co to jest załącznik i do której umowy. I nic więcej. Tak, ale te sprawy to będziemy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy wyjaśniać. To są szczegóły dotyczące tego. Zaszła taka potrzeba. Ja chciałbym, żeby pan wyjaśnił. Właścicielem ilu maszyn jesteście? I to jest załącznik do której umowy? Powtórzę to, co mówiłem poprzednio. Kilkudziesięciu maszyn. I szczegółów panu nie będę mówił, bo myślę, że nie jest tutaj celem rozstrzyganie, jakich maszyn konkretnie bank jest właścicielem. Gdyby dzisiaj którykolwiek z pracowników działu kredytów banku spółdzielczego w Brodnicy powiedziałby ostatecznie, jaka to jest liczba maszyn, to przyznałby się do popełnienia tego błędu, możemy to tak nazwać, i podłożenia tego drugiego załącznika. Bank spółdzielczy w Brodnicy ma największą winę. No,
Żadnego majątku nikomu nie uszczupliłem. I do czasu, kiedy no, prowadziłem tą działalność gospodarczą, wobec, no, wszystkie się wywiązałem, że tak powiem, ze swoich zobowiązań. Chcę powiedzieć, że pan Niezgórski sprzedał rok temu te same maszyny, co mnie i mojej małżonce w tym roku, 15 kwietnia. Powinno to przedstawić dowody. Powinno to przedstawić dowody, że ja tak to postąpiłem. No przecież powinno rozgłosić ten fakt do prokuratury, czy wszcząć postępowanie sądowe. Do tej pory tego nie uczynił. I uważam, że no nie uczynił, ponieważ no, ja sprzedałem raz, a nie dwa razy. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż faktycznie zostało popełnione przestępstwo na szkodę pana Andrzeja Łysika i że najprawdopodobniej, czy nie tu wyjątek, najprawdopodobniej, a rzeczywiście już materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie pozwala mi przypuszczać, że pan Kazimierz N. będzie miał postawiony zarzut z artykułu 286 paragrafu 1 kodeksu karnego i to będzie w krótkim czasie od dnia dzisiejszego. Nie. Moimi gośćmi w studio są dzisiaj przede wszystkim strony konfliktu, czyli pan Stanisław Trojanowski, dyrektor mleczarni. Witam państwa. Pan Grzegorz Grochowiak, kierownik zespołu kredytowego w Banku w Brodnicy, Banku Spółdzielczym, a także pani Justyna Szafraniec, rzecznik prasowy Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Witam państwa. Ja mam pewną przykrość, muszę panu powiedzieć, to pana uwaga, bo nasza korespondencja niestety tylko jednostronna odbywała się z panem prezesem Rafało. Pod dokumentach, o których mówimy, widnieją jego podpisy. Unikał nas wtedy, kiedy byliśmy z kamerą w Brodnicy. Nie odpowiedział na ani jedno zaproszenie na rozmowę do studia. Pan się orientuje dlaczego? Dlaczego wysłał pana, mówiąc kolokwialnie? No, dlatego jestem tutaj, ponieważ znam dosyć dobrze ten temat. Pan prezes też chyba zna tak. No myślę, że też zna, ale uznał po prostu, że moja obecność tutaj...